Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie finałowym podsumowującym drugi turnus obozów artystycznych Rapka 2018. Proszę Państwa, bardzo nam miło, to jest nasz czwarty koncert w tym amfiteatrze. W zeszłym roku odbyły się dwa, to jest nasz drugi. I teraz tegoroczne koncerty są pod pewnym względem wyjątkowe, ponieważ mają charakter charytatywny. Otóż postanowiliśmy nawiązać taką współpracę z Fundacją Adama Worwy, która zbiera fundusze na operację Kubusia. Zapraszam na scenę panią Jadwigę Sujkę z Fundacji oraz naszego małego bohatera, Kubusia. Pani Jadwiga opowie Państwu o tej naszej akcji więcej. Dzień dobry. Chciałam przedstawić Kubusia. Kubuś jest podopiecznym Fundacji Adama Worwy od 2 lat. Kubuś ma dziecięce porażenie mózgowe. Niedowładem kończyn dolnych. Zbieramy na operację dla Kubusia, która odbędzie się na Florydzie. Potrzebne nam są 450 tysięcy na tę operację. Dzięki tej operacji Kubuś będzie mógł samodzielnie się poruszać. Także bardzo proszę o datki, jakie tylko możecie po prostu. No i już z góry dziękuję za dobre serce. Oddaję teraz głos mamie Kubusia. Mama teraz coś powie na temat Kubusia. Więc tak, no Kubuś jest bardzo fajnym i kochanym dzieckiem. Oczywiście najcudowniejszym. I co mogę więcej powiedzieć? No bardzo proszę, jak jest możliwość, żeby pomóc w tej zbiórce. Dziękuję. A ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że Kubuś jest bardzo zdolny, bardzo pięknie maluje. I w przyszłym tygodniu w Sieniawie będzie odbywał się taki duży festyn, gdzie będą licytowane obrazy Kubusia. Także Kubuś jest naprawdę bardzo zdolnym dzieckiem. Witam Was. Dzisiaj będzie u mnie koncert. Proszę Państwa, zostańcie jeszcze chwilkę, zostańcie, ponieważ mamy taką małą niespodziankę dla Kuby. Otóż nasi podopieczni postanowili napisać do niego listy i upoważnili mnie do tego, żeby te listy przekazać. Także przez cały koncert tutaj panie będą z puszeczkami, można wrzucać, każda na pewno złotówka się przyda. A tymczasem, proszę Państwa, zaczynamy nasz koncert. Jako pierwsza zaprezentuje się Livia Heichmann. Ma 12 lat. Poza śpiewem uprawia gimnastykę i akrobatykę. Także rozwój tej dziewczynki jest naprawdę wszechstronny. Wykona dla Was utwór Nie bój się chcieć. Livia Heichmann. Przywitajcie ją wielkimi brawami. Ja jestem wiele znów.
Maria Heichmann wraz z chórkiem zaprezentowali się dla Państwa. Proszę Państwa, kolejna dama, która za chwilę się zaprezentuje na tej scenie, to Maja Banasiak. Maja pochodzi ze Szczytna, ma 13 lat, po wakacjach idzie do 7 klasy, tutaj mi taką informację dała. Śpiewa od lat 3. Jej pasja to teatr, śpiew i gra w piłkę nożną. Należy do grupy teatralnej Ptyś. Także też bardzo wszechstronnie się rozwija. Maja zaprezentuje dla Was utwór Wesoły Deszczyk. Maja Banasiak przed Wami. Uczestnicy naszych obozów artystycznych rozwijają się we wszechstronny sposób. Tak też obozy artystyczne, na obozach artystycznych staramy się też dawać im taką możliwość i uczęszczają oni na zajęcia wokalne, indywidualne, wokalne, zbiorowe, na zajęcia aktorskie i zajęcia taneczne. Nie bez powodu wymieniłem taneczne na końcu, ponieważ teraz właśnie zaprezentuje się najmłodsza nasza grupa A, a zaprezentuje się właśnie tańcząc. Grupa A wykona dla Was swój układ. Wielkie brawa! Cause uptown funk don't give it to you.
grupa A schodzi w kulisy, a ja tymczasem opowiem o kolejnej solistce. Pochodzi z Udorpia, uczęszcza do szkoły muzycznej pierwszego stopnia oraz zespołu pieśni i tańca Bytów. Kocha śpiewać i kocha swojego psa, generalnie kocha zwierzęta. Nina Szczerba wykona dla Państwa utwór Serce zimne jak głaz. Będzie można poderwać się z miejsc, będzie można poruszać bioderkiem, będzie można pomachać. Możemy to przećwiczyć. Machamy. Szybciej. Dobrze, wstajemy. Wstajemy wszyscy. Dobrze, i teraz ruszamy bioderkami. Bardzo dobrze. Uwaga, dlaczego? Ponieważ teraz zobaczą Państwo efekt pracy zbiorowej. Zaprezentuje się grupa A, którą już poznacie, ale tym razem zaprezentują się w utworze wokalnym zbiorowym. Jeszcze nie mówię co to, jest to hit. Grupa A przed Wami, można wstać, można się bawić. Dawnych ram. No bo co? Dziś nie jest wczoraj, przecież już.
i goście, właściwie nie goście, tylko nasi instruktorzy, ale o nich później, o nich później. Proszę Państwa, kolejna solistka. Nasi soliści to są uczestnicy obozów artystycznych, którzy zostali bądź to wskazani przez kadrę, bądź są laureatami igrzysk wokalnych, nie mylić z olimpijskimi. Igrzysk wokalnych. Proszę Państwa, mamy na obozach artystycznych igrzyska wokalne. Polegają one na tym, że przez cały dzień zgłaszają się chętni, aby wieczorem stanąć przed mikrofonem i zaśpiewać przed resztą uczestników oraz kadrą. Po wszystkich wykonaniach uczestnicy obozów artystycznych wysyłają papierowe SMS-ki, za pomocą których głosują na swojego ulubionego wykonawcę. A kadra również wskazuje swoich faworytów. I właśnie za chwilę zaprezentuje się jedna z laureatek igrzysk wokalnych, Julia Rączka. Pochodzi z Bielska-Białej, ma 12 lat, należy do zespołu wokalno-instrumentalnego Włóczyki jest Bielska. Jej pasje to śpiew, taniec i gra na gitarze elektrycznej. Wykona dla Was utwór Dłonie. Julia Rączka przed Państwem. Musi być zła, ty w przód.
a teraz zobaczycie jedno z zadań specjalnych, którego musieli podjąć się nasi uczestnicy. Otóż są to teledyski. Cały nasz turnus został podzielony na 9 zespołów, po kilka osób i każdy zespół miał za zadanie wybrać sobie piosenkę i stworzyć do niej teledysk. Z choreografią, z kostiumami, z makijażami i ze wszystkim, co tylko można sobie wymarzyć w teledysku. I za chwilkę zobaczą Państwo właśnie jeden z nich, teledysk, który nazwaliśmy wdzięcznie Kurczaki. Zapraszam Was na scenę. Prosimy zabrać dziecko ze sceny. Prosimy zabrać dziecko ze sceny. No tak, to się będzie działo na scenie. No i popatrz. Auć! Teledysk Kurczaki, nagrodźcie ich wielkimi brawami, ponieważ wszystko, co tutaj zobaczyliście, oni wymyślili sami! Odwiedziła nas jakaś smerfetka. Proszę Państwa, już za chwilę solistka. Gabrysia Łukasik ma lat 11, uczęszcza do szkoły muzycznej już trzeci rok. Jej pasją jest śpiew i gimnastyka. Wykona dla Was absolutny hit Szklana Pogoda. Gabrysia Łukasik przed Państwem.
Proszę Państwa, już za chwilę nasza scena wypełni się na nowo energetycznym tańcem, ponieważ swój układ zaprezentuje grupa C. Nagrodźcie ich brawami! Nasi uczestnicy uczą się śpiewać, uczą się tańczyć, uczą się też dykcji. Dam Państwu przykład. Powtarzajcie za mną. Ze. Niewyraźnie jeszcze raz. Ze. Swarzędza. Tak. 3+. Jeszcze raz. Ze swarzędza. Jeszcze raz. Ze swarzędza. No właśnie, ze Swarzędza przyjechała do nas kolejna uczestniczka, Ania Rozynek. Ma 11 lat, uczy się śpiewu od 3 lat oraz gry na keyboardzie. Zaprezentuję dla Państwa utwór Drzwi do kariery. Ania Rozynek! Co zrobić, co wykonać, plus
próżnię. Tyle marzeń, tyle pytań, że aż w głowie kręci się. Będę sławna i bogata, taki mam na przyszłość plan. A tymczasem jest mi tata, kieszonkowe nowe dam. Nie, 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 nie. Co mam robić i kim być? Nie, 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 nie. Może ktoś podpowie mi? Nie, 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 nie. Wciąż mantra w uszach brzmi. Nie wiem. Oczywiście tego życzymy wszystkim naszym uczestnikom, aby drzwi do kariery się przed nimi otwierały. Proszę Państwa, tymczasem za kulisami szykuje się kolejna uczestniczka, Maja Czerwińska. Maja przyjechała tutaj z drugiego końca kraju, mianowicie z Gdańska. Ma 12 lat, jest uczennicą szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Sopocie w klasie fortepianu. Śpiewu uczy się od 8 roku życia i twierdzi, że muzyka jest jej pasją. Jedną z inspiracji jest Ariana Grande, której utwór właśnie wykona Almost Is Never Enough. Maja Czerwińska przed Państwem.
Kamińska. Proszę Państwa, za kulisami tłoczno, ponieważ swoją grupówkę, swoją piosenkę grupową zaprezentuje grupa B. Przywitajcie ich gorąco! Widzę, że tutaj cały czas publiczność jeszcze dociera do nas, więc przypominam, że w czasie całego koncertu chodzą tutaj miłe panie z puszeczkami. Gdzie jesteście? O, pomachajcie, tam są, tam na przykład jest pani Jadwiga. I tam też jest pani, tak. Zbieramy fundusze na pomoc naszemu 8-letniemu przyjacielowi Kubusiowi. Każda złotówka się liczy, także zachęcam do wsparcia tej szlachetnej akcji. A tymczasem, proszę Państwa, Hania Zabłocka, jedna z naszych uczestniczek,
Jacek przyjechała z Poznania, uczy się śpiewu od 5 lat, gra na gitarze elektrycznej, twierdzi, że lubi szybkie, skoczne i wesołe piosenki. Prawdopodobnie między innymi z tego powodu wykona dla was utwór Nie ma jak pompa. Hania Zabłocka przed wami! Szykuje się Maja Zyskowska. Maja urodziła się w Chicago, natomiast obecnie mieszka w Grajewie. Tam gra na gitarze, tańczy w zespole pieśni i tańca Grajewianie oraz od 6 roku życia uczy się śpiewać. Ma 11 lat i zaprezentuje dla was utwór Powietrze. Maja Zyskowska przed wami. Yeah.
gdy tracisz moc na rozdrożach dookoła piach, a cel wypada z rąk. Chcesz samotnie nadal być pod prąd. Dla ciebie ja rzucę wszystko, bo od tego jest ten ktoś, kto zawsze trwa. Śpiewała dla Państwa, a teraz znów zawiruje tutaj wszystko, ponieważ swój taniec zaprezentuje grupa BEPSZ. Witajcie ich gorąco. Grupa B zatańczyła dla Państwa. To był taniec grupy B, natomiast już za chwilę zaprezentuje się przed Wami Jagoda Pawlik. Jagoda również jest laureatką igrzysk wokalnych. Pochodzi z Wolsztyna, ma 15 lat. Ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia na skrzypcach. Uczęszcza także na zajęcia wokalne. Kocha śpiew, kocha musical i właśnie ze sceną, z teatrem wiąże swoją przyszłość. Jagoda Pawlik zaśpiewa dla Was Love on the Brain. Jagoda Pawlik! Yeah.
Uczestniczka, do której najbardziej pasuje stwierdzenie, że przyjeżdża na obozy artystyczne od dziecka. Pochodzi z Tarnobrzega, ma 15 lat, a na obozach artystycznych jest po raz 13. Także od bardzo małego uczy się śpiewać. No i co tu dużo gadać, są efekty. Jest jedną z uczestniczek programu Voice of Poland Kids. Proszę Państwa, There's Nothing Holding Me Back zaśpiewa dla Was Emilia Piątkowska. Confessing, yeah, oh, shaking up.
jak widzę, zrobiło się tłumnie, ponieważ i będzie coraz bardziej tłumnie na scenie. Ponieważ teraz swoją grupową piosenkę zaprezentuje grupa C. Przywitajcie ich gorąco! Szare mnie.
To była grupa C, proszę Państwa. Jak widzicie, dużo nas jest, głośno nas jest, ruchliwie nas jest, ale jest jedna osoba, od której to się wszystko zaczęło. I tę osobę teraz Państwu zamierzam przedstawić. Nasz przyjaciel, kierownik Jarosław Piątkowski przed Państwem. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mam w życiu szczęście, może nie tak, mam w życiu szczęście do ludzi i zaprosiłem ich kilka lat temu do współpracy, bo bez ludzi, którzy przyjeżdżają jako kadra, nie byłoby takiego efektu, nie byłoby takich emocji, nie byłoby tak fajnej atmosfery. I teraz chciałem Państwu przedstawić, bo ja to jestem jeden człowiek i to jest tylko organizacja, współorganizacja. Natomiast są ludzie, którzy z Państwa dziećmi, bo jest wielu rodziców, Państwo się reszta dowie, pracują z nimi i to, co widzieliście przed chwilą, to jest właśnie efekt pracy prawdę kilkudniowej, bo my tu jesteśmy, dzisiaj jest 9 dzień, jak jesteśmy, jutro jest ostatni dzień, 10, wyjeżdżają już do domu. Takich turnusów w Rawce mamy 3, już w niedzielę zaczynamy kolejny turnus, 3, tym razem długi, 14-dniowy, bo te były 10-dniowe. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić moją sympatyczną kadrę złożoną z moich przyjaciół i znajomych i tak. Trzy osoby, które zajmują się wokalem. Na początek piosenkarka, wokalistka, może to ładnie brzmi, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, a przede wszystkim Państwu znana osoba z programu Jaka to Melodia, pani Aneta Figiel. Od wielu lat z nami. Zajmuje się zarówno przygotowaniem wokalnym całej grupy, jak i w tym roku zajmowała się również pracą indywidualną z poszczególnymi wokalistami. Kolejna pani od lat mi bardzo dobrze znana, od takiej teraz jest troszeczkę wyższa. Pochodzi również z Tarnobrzega, wokalistka, autorka tekstów, autorka muzyki. Świetnie sobie radzi w takim fajnym zespole bluesowym Los Argentos. Bożena Mazurkołek. No i czas, by kolejnego trenera wokalnego pokazać Państwu. Tym razem to jest pan. Po raz pierwszy z nami, ale też znam go, ponieważ tak się składa, że jestem szefem muzycznym od 23 lat festiwalu Wygraj Sukces i kiedyś był uczestnikiem. Kiedyś był taki, później trochę wyższy, później poszedł na studia. Teraz gra w teatrach muzycznych w Polsce, a w tym roku zajmował się kształceniem młodych ludzi. Tadeusz Seybert. Tak jak już prowadzący tutaj powiedział, nie tylko zajęcia wokalne na tym naszym obozie odbywają się, ale również i zajęcia taneczne i zajęcia teatralne. I właśnie osobą, która zapowiadała, ale również prowadziła znakomite zajęcia wokalne, wczoraj odbyła się premiera, fantastyczna premiera fantastycznej Pchły Szachrajki. To wszystko od lat dla nas robi wielki przyjaciel tych obozów i mój przyjaciel Adrian Wiśniewski. No i ten obóz nie istniałby bez ruchu, jak Państwo widzą, nie tylko w piosenkach, ale w układach tanecznych. To bardzo trudne, żeby przez kilka minut, przez kilka dni nauczyć ich czegoś. Fajnie, że trafiamy na osoby, bo w ogóle na ten obóz przyjeżdżają tylko osoby, które są zainteresowane tym. To nie jest gdzieś tam nabór, że każdy, kto zobaczy w internecie. Nie, ja myślę, że wszyscy przyjeżdżają ci, którzy mają gdzieś tam wspólny mianownik, tą duszę artystyczną. No i ta dusza pozwala im również świetnie słyszeć, rytmicznie i to, żeby poukładać tą rytmikę w tańcu, po raz pierwszy z nami i bardzo nam miło, Jacek Folt.
Chciałem Państwu tylko powiedzieć, że na 59 uczestników chłopaków jest tylko 6, reszta to dziewczyny. To nie ma co się dziwić. Na scenie kadra artystyczna, ale nie istniałby ten obóz, gdyby nie wychowawczynie, kadra pedagogiczna, która opiekuje się we wszystkich tych innych momentach, kiedy cała ta ekipa nie ma zajęć. I tak od wielu, wielu lat moja osobista małżonka Danuta Piątkowska. A czego nie tu, tu na scenę. Aha, robi zdjęcia, dobrze. Moja kolejna osobista, bliska rodzina, bo tutaj tylko przyjaciele i rodzina, Iwona Bogdańska. I kolejna, trzecia pani w kolorze blond, też od wielu, wielu lat moja przyjaciółka, przyjaciele mojej rodziny, pani Barbara Łygas. No i tak Państwo zobaczyli prawie, że w komplecie naszą. Chciałem podziękować jeszcze, jak zawsze, bardzo gościnnej ekipie, która nas tutaj przyjęła rok temu w Rawce. Pani Ewa i pan Bogdan Jambrozowiczowie, pensjonat prezydent. Bardzo dziękuję Bogdan, bardzo dziękuję Ewa. Dzisiaj, jutro pożegnamy tą ekipę 60-osobową, powitamy w niedzielę nową ekipę 60-osobową i mam nadzieję, że jeżeli im się spodoba, to przyjadą po raz kolejny. Ja Państwu bardzo dziękuję, nie będę przedłużał, bo przed nami finał. Thank you.
Obozy artystyczne Rawka 2018 turnus drugi. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Kochani, zostańcie na scenę. Na scenie zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Troszeczkę do tyłu, pod te lustra. Grupa C do tyłu, grupa B przykucnie, a grupa A siądzie. Tylko tak, żeby obóz był, napis był na samym środku. Podziękować za to, że pozwolił nam się dołączyć do tego. Dziękuję bardzo.